Hi, my name is Sylvia. I'm passionate about languages, English in particular. Welcome to my world, World of English. Dziś przed Wami absolutnie niespotykany odcinek, ponieważ jest to odcinek nagrywany po polsku. Ciekawi mnie, jak Wam się spodoba. Spotkałam się z Weroniką, którą dobrze znacie. Znacie ją z podcastu, w którym opowiadałyśmy o dwóch wyraźnie różnych akcentach, brytyjskim i amerykańskim, oraz o jej niezwykłej drodze Weroniki i jej nauce języka angielskiego. W dzisiejszym odcinku opowiadamy o nauce języka przez internet, o tym, jak dużo pozytywów to ze sobą niesie, jak bardzo jest skuteczne oraz jak bardzo skraca dystans i czas nauki. Opowiadamy również o stresie, o tym, jak się go pozbyć, o tym, jak wyjść ze strefy komfortu oraz o metodzie małych kroków, które przynoszą sukces. Ten sukces to zmiana pracy, pierwsza samodzielna podróż za granicę czy rozwój firmy i wkroczenie na rynki międzynarodowe. Posłuchajcie, jak się to robi. Dzień dobry, Weroniko. Dzień dobry. Aż dziwnie, prawda? Po polsku, nie? Tak niespotykane dla nas, tak. że prowadzimy rozmowę po polsku. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam w Krakowie. Tak jest, ponownie się spotykamy tutaj. Właśnie, miałam taki piękny wstęp na początku. Nie, w ogóle nie szkodzi, tylko że rzeczywiście mamy, jakby widzimy się po raz kolejny. Widzimy się w tym samym mieście, choć w innym miejscu, ale robimy coś innego. W innym języku. Tak, rozmawiamy w innym języku. Jest to dla Ciebie jakieś inne doświadczenie, że rozmawiamy po polsku? Na pewno zabawnie to zabrzmiało, kiedy się odezwałam po polsku, bo rzeczywiście wcześniej nagrywaliśmy po angielsku. Nasze wcześniejsze też spotkanie parę miesięcy temu było w języku angielskim, więc takie to było dla mnie nietypowe, że nagle powiedziałyśmy sobie dzień dobry. No zobaczymy jak to pójdzie, zobaczymy, czy zabraknie nam słów po polsku. Będziemy musiały się wspierać. Tak jest, językiem, tak jest. Czasami się to zdarza, że umykają słowa po polsku, ale na pewno będzie to ciekawe doświadczenie porozmawiać się po polsku. Ale to tylko pokazuje, co się dzieje, tak? Jeżeli zaczynasz mówić biegle w obcym języku, że to nie są jakieś takie uniki, albo nie robimy tego celowo, tylko to się po prostu dzieje. I myślę, że w Twoim przypadku też jakby nie jest to wyjątkowy przypadek, czy też właśnie jest wyjątkowe, dlatego że ty jesteś bliska tej znajomości, tak, close to native, tak? W związku z tym te języki pewnie są na tych samych poziomach. Tak, zdarza się, że rzeczywiście to jakieś tam słówko po angielsku szybciej mi przychodzi, czy też czasami jak właśnie prowadzę zajęcia z uczniami i proszą mnie jakoś tam wytłumaczenie słowa, którego nie znają, czy przetłumaczenie na język polski, to chwilę mi zajmuje, zanim znajdę to odpowiednie tłumaczenie, więc zdarza się, tak jest. I zawsze się śmieję, że przypomina mi to Polonię w Chicago, która rzeczywiście przeprowadziła się i już ten polski po paru miesiącach zaczął gdzieś tam zanikać, więc tak się czasami czuję. Chicago, opowiadasz o tym za pierwszym razem. Chicago jest bliskie twojemu sercu, ponieważ ty się tam urodziłaś. Zresztą chyba wydaje mi się, że przepraszam bardzo. Polonia w Chicago jest największa w całych Stanach Zjednoczonych, więc stąd też miałam z nią najwięcej styczności i zawsze mi przychodziła gdzieś tam na myśl pani, u której mieszkałam, która właśnie pewne słowa po angielsku przekręcała, dodawała jakieś tam swoje polskie, więc zawsze to było ciekawe doświadczenie słuchać Ponglish, dokładnie tak, jej wersji języka angielskiego, stąd pomyślałam o tym, że właśnie Tak to czasami mogę brzmieć, tak? Dla naszych uczniów. Dokładnie, tak. Ale z drugiej strony myślę sobie, że to, że rozmawiamy po polsku, oczywiście jakkolwiek zabawnie to brzmi, co teraz powiem, to jest to też dowód na to, że my tym polskim się też posługujemy. Tak. Nie nadużywamy go oczywiście na zajęciach, ale pamiętam też z naszej pierwszej rozmowy, jak mówiłaś, że ta świadomość ucznia, że rozmawia z kimś, kto jest close to native, ale zna jednak język polski, daje mu troszkę więcej pewności, bo wie, że jeżeli już kompletnie się pogubi, znaczy my oczywiście naprowadzamy, staramy się pomóc, ale jeżeli się kompletnie pogubi, to będziemy mogli się gdzieś tam odnieść do tego języka polskiego, że wyciągniemy tą rękę, że też mówimy po polsku, aczkolwiek tylko w sytuacjach, które tego... Kryzysowe. Tak, w sytuacjach, które tego wymagają. Tak, właśnie mam paru takich uczniów, którzy rzeczywiście otwarcie mi powiedzieli, że dla nich to takie poczucie, że... Bezpieczeństwa. Tak, dokładnie, że w pewnym momencie, gdyby faktycznie czegoś nie zrozumieli, możemy się przerzucić na ten język polski, jest bardzo potrzebne, bo rzeczywiście praca... Psychicznie ta świadomość. Z takim stricte native'em, który mówi tylko właśnie w języku angielskim, mówią, że jest to, mimo że oczywiście można coś postarać się wytłumaczyć, jakby poprowadzić w tym języku angielskim,
to nie zawsze jakby działa w 100%. Tak. I że bardzo sobie cenią to, że jest ten taki komfort psychiczny, że okej, okay, tak. Jeżeli czegoś nie zrozumiałem, to dopytam po polsku. I nie ma takiej presji, że o Jezu, I bardzo teraz? Rzadko tak naprawdę mam wrażenie, to się tak, dzieje. Tak, tak, to jest tak, tylko ten, to jest ten komfort. I ten komfort, o którym mówiliśmy, wychodzenie z tej strefy komfortu, a jednocześnie zapewnianie tego komfortu naszym uczniom. Dokładnie, myślę, tak. jest tutaj bardzo ważne. Jesteś czyli taką poduszeczką. Tak, nie, tak. Jakby nie nadużywanie tego, tak ale jest. Z drugiej strony tak, że ta świadomość, że się uczą w najbardziej komfortowych warunkach, jakich możemy sobie tutaj wymyśleć, staramy się stworzyć. Tak? Myślę, że to im daje bardzo, bardzo dużo. Ja sobie na wstęp do naszej dzisiejszej rozmowy przygotowałam angielskie słówko online, które tak. myślę sobie jest ostatnio odmieniane we wszystkich przypadkach i we wszystkich możliwościach i obie tak pracujemy, tak? Czyli obie uczymy języka, choć myślę sobie, że to troszkę więcej niż tylko nauka języka, tak? Czyli obie pomagamy przezwyciężać różne bariery językowe, ale myślę też i troszkę jakieś emocjonalne i nagle się okazuje, tak? Pojawia się ten sukces, jest ten element wow. Natomiast no, dzisiaj wiemy, jaką mamy rzeczywistość. Ta rzeczywistość nas, nas otacza. Większość z nas pracuje online, chociaż ja zawsze powtarzam, że nasz projekt, i celowo unikam słowa szkoła, tak. Nasz projekt językowy jest przedpandemicznym projektem, tak? Czyli wiedzieliśmy od początku, że tu jest potencjał, że można to robić, można pracować online, można uczyć się języka online, można robić to bardzo skutecznie. I chciałam się zapytać, jak to wygląda z twojej perspektywy, z twojej strony, tak? Czyli pracujesz, tak uczysz i jakie dobrodziejstwa to nam przynosi? Na pewno pamiętam, że kiedy składałam moje CV do was, na pewno to zwróciło moją uwagę, że rzeczywiście większość szkół językowych jakby jest stacjonarnych, więc wydaje mi się, że to jest pewna trudność dla nich. Zresztą też praca z podręcznikami, taki powiedziałabym trochę bardziej oldschoolowy sposób prowadzenia zajęć. Dla nas wydaje mi się, że to, że prowadzimy te zajęcia online, dają nam bardzo dużą jakby dozę takiej kreatywności i tego, że możemy te zajęcia dostosować pod naszych uczniów, że nie pracujemy właśnie z jakąś książką, tylko po prostu spotykamy się. Nie ma narzuconego programu. Tak, to jest na pewno dla mnie osobiście bardzo duży plus. I to, że każde zajęcia to nie jest po prostu powtarzanie tego samego materiału, czy prowadzenie do jakiegoś egzaminu, gdzie tak naprawdę ta nauka, mam wrażenie, że jest wtedy dość mocno ograniczona, tylko wychodzimy naprzeciw jakby naszym uczniom i tak jakby spełniamy trochę ich takie językowe marzenia, bo każde zajęcia są inne i przez to, że tak jakby też spotykamy się w tym jakby rzeczywistości online, mam wrażenie, że to też pomaga im się tak jakby trochę odnaleźć. To jest bardzo ciekawa rzecz, o czym tak, mówisz. Że jakby są gdzieś tam w zaciszu swojego domu i że nie ma takiej presji, że okej, muszę teraz wyjść, zabrać zeszyty, spotkać się z nauczycielem bądź korepetytorem i teraz będziemy ćwiczyć angielski. To będzie na mnie mnie patrzył i rzeczywiście to jest bardzo, bardzo ciekawa rzecz, bo ja odnoszę dokładnie takie samo wrażenie. Czyli z jednej strony pomogliśmy, bo też takie sygnały dostaliśmy, pomogliśmy wszystkim tym, którzy pracowali z nami przed pandemią, wejść bardzo gładko w tą pracę online, ponieważ spotykali się z nami, wiedzieli, że jest to możliwe, nie bali się mówić do kamery, nie bali się mówić do mikrofonu, nie bali się robić prezentacji, więc tutaj im pomogliśmy, tak? Natomiast ten element rzeczywiście, że z jednej strony, ponieważ to są zajęcia jeden na jeden i jest to, nie ma tego właśnie elementu dodatkowego oceniania, którego dokładnie bardzo dużo tak osób jest. Się tak, boi, tak. To jednak to zacisze tych własnych papci, tak? Ulubionej kawy, ulubionego fotela powoduje znów, że ten stres się zmniejsza i też wielokrotnie o tym rozmawiałyśmy, czy w kuluarach, czy w nagraniach, że ten stres bardzo nam wszystko utrudnia tak, i musimy zrobić wszystko, tak dużo, tak wszystko, żeby go zdjąć z ucznia i ten stres powinien być taki, który oni są w stanie unieść. Czyli taki motywujący. To, że muszą mówić i ja też to zawsze powtarzam. Mówienie publiczne jest stresujące. Czy jest to chociażby takie teraz spotkanie, na przykład, jak to robimy, tak jest, czy są to indywidualne prezentacje, czy jest to nauka języka angielskiego, więc kolejny taki element, który myślę jest tutaj łączący, myślę, że się zgodzisz, jest to, że my tak naprawdę jesteśmy dokładnie w tych samych butach, jak nasi uczniowie, tak tylko jest. Po prostu mamy więcej praktyki, ja to zawsze powtarzam. Natomiast ten stres jest zawsze i jest to naturalny element. To prawda, zgadzam się jak najbardziej. Ja też bardzo często staram się to podkreślić na zajęciach,
dając do zrozumienia, że ja też kiedyś byłam w tej sytuacji, tak? I że ja też kiedyś zaczynałam. Twoja historia jest w ogóle bardzo, bardzo ciekawa. Tak, tak, tak. Ale to już wspomniałyśmy dokładnie to, jak ktoś by chciał, to znajdzie. Więc tak, i tak jakby dając im takie poczucie, że jakby oni też mogą być w tym miejscu, w którym my jesteśmy teraz, tak? Że to jest po prostu kwestia praktyki, kwestia czasu. I wydaje mi się, że właśnie przez to, że te zajęcia są tak bardzo indywidualne i że każdy, oczywiście my wychodzimy ze swoją inicjatywą i mamy pewien pomysł na te zajęcia, ale co wydaje mi się też jest bardzo ważne, jeżeli ktoś wie, czego oczekuje. Mm-hmm. Mam właśnie jednego takiego ucznia, który, że tak powiem, bardzo mi pomógł i sam zaproponował jakby miał wizję, jakby chciał. Ale na tym właśnie polega coaching, tak? Że my zostawiamy troszkę tego elementu, ponieważ to nie my zmuszamy kogoś, żeby wszedł w nasz świat, tylko my wchodzimy w jego świat i próbujemy mu pomóc. Tak, więc wydaje mi się, że gdybyś na przykład pracowały z jakąś książką, podręcznikami, no nie byłoby to możliwe, tak? Bo jest pewien jakiś program do przerobienia. A druga sprawa, mam wrażenie, że bardzo często jakby powtarza się dokładnie ten sam materiał, a wydaje mi się, że kiedy my spotykamy się z naszymi uczniami, widzimy dokładnie, tak jakby, czego oni potrzebują. I czasami powtarzanie właśnie, nie wiem, czy po raz 10 past simple z kimś, no nie ma sensu, ponieważ widzimy, że to świetnie opanował, ale na przykład coś tam innego troszkę kuleje bądź szwankuje, tak jest. Więc to na pewno jest, wydaje mi się, świetne, że wszystkie te zajęcia są dostosowane pod naszych uczniów. I to jest coś, czego się nie da zrobić pracując w grupie. Absolutnie, musimy podążać za grupą i musimy dostosować się trzymać. Poziom, dokładnie, ale z drugiej strony też troszkę na obronę nauczycieli, może nazwijmy to tak, chociaż też uciekam od słowa, tak jak powiedziałam, szkoła, jeśli chodzi o speaker, i trochę nauczycieli, ponieważ mam wrażenie, że gdzieś tam wychodzimy trochę poza te ramy. Natomiast troszkę usprawiedliwiając też nauczycieli, oni są zmuszeni do tego, tak? Dostają ten podręcznik, my mamy ten komfort i nasz uczniowie mają ten komfort, że nie muszą tego robić, tak? Ale zawsze też powtarzam i wiem, że to robisz, bo zawsze przed zajęciami zbieramy troszkę tego tła na temat naszych uczniów. Mm-hmm. Wiemy, czym się interesują, wiemy, jak lubią pracować. Natomiast myślę sobie, że ta nauka, myślę sobie, jestem o tym przekonana, tak, że ta nauka poprzez coś, co jest nam bliskie, powoduje, że to z nami zostaje. Ja nigdy nie zapomnę tekstu ze swego podręcznika języka angielskiego o szablozębnych rekinach, czy też jakichś innych... Bądź o środowisku, to zawsze mówimy temat, takie pollution. Tak, ja co prawda pamiętam to wrażenie, bo mózg zadziałał w taki sposób, że w tym po prostu w tej dziwności w ogóle tego określenia, zapamiętam, natomiast to pokazuje, jakie to jest nieprzydatne, tak? I wiem też, że jesteś ekspertką, nie bójmy się tego słowa, od codziennego angielskiego. Przez to, że jesteś osobą, która się urodziła za granicą, że bardzo korzystała z tych wyrażeń. I to jest następna rzecz, którą też możemy tutaj zrobić. Czyli te niepodręcznikowe tylko pewne struktury, natomiast ten prawdziwy język, który pozwala czuć się pewnie komuś, kto wychodzi z zajęć i po prostu chce wyjechać za granicę, zamówić kawę, porozmawiać z kelnerem, porozmawiać, nie wiem, z właścicielem hotelu, w którym rezerwuje sobie pokój. I to jest coś, co podręcznik nam bardzo rzadko umożliwia. Tak, to wydaje mi się, że wręcz jest niemożliwe, bo wydaje mi się, że właśnie ta taka typowo szkolna nauka w pewnym momencie się kończy, tak? I że my już nie wchodzimy w ten taki głębszy angielski, ten codzienny, który właśnie rzeczywiście, kiedy się wyjeżdża za granicę, tak jakby ja mam doświadczenia ze Stanami, więc tak jakby może być to też troszkę inaczej w Wielkiej Brytanii, ale mam wrażenie, że tak jak mówię, pomijamy zupełnie te wszystkie takie codzienne zwroty, które tak naprawdę są nam najbardziej potrzebne. Dlatego staram się zawsze z moimi uczniami jakby trochę ich tak jakby wprowadzić w ten świat. Więc oczywiście powtarzamy sobie pewne zagadnienia gramatyczne, ogólnie słownictwo, które gdzieś tam jest im potrzebne, bądź gdzieś uciekło, ale tak jak mówię, zawsze tak samo im przedstawiam ten świat social mediów, tak? Też im pokazuję, ponieważ ten świat się trochę rządzi innymi zasadami, więc ale chcę dać im wybór, tak? Niekoniecznie muszą z tego korzystać, ale chcę, żeby wiedzieli, że jest taka możliwość, że rzeczywiście mogą mówić w taki bardziej codzienny, nieformalny sposób i też uświadomić ich, że tak jakby to, że
właśnie to gdzieś tam, kiedy skończyli naukę w szkole, to jest jedno. A teraz tak naprawdę przed nimi się otwiera ten cały, dokładnie, język angielskiego i te wszystkie seriale, podcasty. To jest ten język, którego my potrzebujemy i którego, wydaje mi się, uczymy, bo to jest właśnie, tak jak mówię, wydaje mi się, esencja języka angielskiego. A dlaczego to, co robimy, jest szybsze? Albo te efekty są szybsze, albo to jest efektywniejsze, bo jest, bo po prostu wiemy i możemy za chwilkę podać kilka przykładów z życia, które są bardzo fajne, bo to nie są gdzieś jakieś zasłyszane nieprawdziwe opowieści, tylko one naprawdę się stały, tak? Czyli są osoby, które przychodziły do nas i mówiły, że jesteśmy ostatnią deską ratunku i nagle po roku, no pewnie nie nagle, po roku wyjeżdżają do Nowego Jorku i sobie świetnie radzą, tak? Albo zmieniają pracę i wreszcie zaczynają pracować w międzynarodowym środowisku, albo zakładają firmę za granicą, coś, o czym zawsze marzyli. Zawsze, tak. Marzyli. To jak to się dzieje, że jesteśmy szybsi, efektywniejsi? Wydaje mi się, że to przede wszystkim kwestia tego poczucia, że to nie są zajęcia z nauczycielem, tak? Tylko, że to jest tak jakby to jest bardziej spotkanie. Ja też nie lubię tego słowa lekcja bądź zajęcia. Lekcja, tak jest. Nauczyciel, tak, szkoła. Tylko to jest po prostu spotkanie ze znajomym i wydaje mi się, że to bardzo pomaga jakby przełamać tę barierę językową, z którą do tej pory większość osób się gdzieś tam zmaga. I dzięki temu oczywiście też, że prowadzimy głównie konwersacje, a to jest tak jakby metoda, jakby, którą naturalna, się gdzieś tam dokładnie posługujemy, bo oczywiście język pisany to jest druga sprawa, ale w momencie, kiedy wyjeżdżamy gdzieś za granicę, musimy coś powiedzieć. Tak. Więc tak jakby to, że omijamy troszkę te wszystkie takie zadania typu napisz tam pocztówkę z wakacji. Oczywiście to jest bardzo potrzebne, żeby to poćwiczyć, ale chodzi nam o to, żeby były realne efekty. A tylko jesteśmy w stanie osiągnąć to mówieniem i właśnie prowadzeniem rozmowy. Więc wydaje mi się, że to są te dwa elementy. Konwersacje i ta możliwość takiego otwarcia się i pokazania siebie w 100%. Jakby nie martwiąc się o to, czy tam popełnię błąd, nie popełnię błędu. I to, wydaje mi się, pomaga, że tak jakby przeskakujemy tę pewną blokadę w głowie i nagle okazuje się, że się da, tak? Że nie trzeba się wstydzić, że nie ma się czego wstydzić tak naprawdę. Tak. Więc, i odwracamy trochę tą kolejność. Zawsze mówię o tym odwracaniu kolejności, czyli ta stara metoda jest taka, że najpierw w książkach, a potem próbujemy coś powiedzieć. Dokładnie. I ja doskonale wiem, znam tę panikę w oczach, tak? Będę dzisiaj mówić po angielsku, uwaga, muszę się skupić. Tak, dokładnie tak. Podczas gdy my robimy to w drugą stronę, czyli wprowadzamy w ten naturalny kontekst rozmowy i później oczywiście są elementy też, nie wiem jak nazwać, pewnie testu, tak, czy jakiegoś ćwiczenia, sprawdzenia tego, co umiemy, bo nie zapominajmy, powiedziałaś bardzo, bardzo fajną rzecz, że to nie jest lekcja, tylko spotkanie z kimś, kto jest jakby przyjacielem, tak z kimś, kto nas zna, ale z drugiej strony jest to spotkanie z kimś, kto jest profesjonalistą, tak, czyli te zajęcia są tak prowadzone, że my moderujemy to cały czas, tak, widzimy, co, pociągamy za te sznurki wtedy to zadanie się odwraca, bo nagle się okazuje, że ci, którzy mówią, ale mniej pisali albo mniej rozwiązywali testów, podchodzą do testu i nagle się okazuje, że robią go bardzo dobrze, tak? Potrzebują naszego jakiegoś wsparcia, ale to można zrobić, czyli odwracanie tej kolejności powoduje, że budujemy tą pewność siebie, tak, przełamujemy te bariery, ale ja zawsze powtarzam, uczymy języka, tak, czyli nie można się tutaj bać, że jakby te zajęcia będą przegadane w taki niekontrolowany sposób, tak, ponieważ one, tam jest sporo kontroli. Tak, właśnie chciałam wspomnieć, ponieważ akurat przyszło mi do głowy, mam zajęcia z jedną moją uczennicą, która właśnie też się śmieje, że ona trochę ma kontrolę nad tymi zajęciami, bo zawsze oczywiście to jest typ osoby, która lubi zadania domowe, lubi rzeczywiście też pracować robić poza. Coś pomiędzy. Dokładnie. Nie tylko jakby nasze spotkanie, ale też zawsze mnie prosi o dodatkowe materiały, które potem sobie przerabiamy wspólnie na zajęciach i też mnie bawi, że momentami jest tak, że prowadzimy konwersacje i nagle słyszę, ale już skończmy, bo teraz jest zadanie do sprawdzenia. Chciałabym sprawdzić to zadanie. Dobrze, proszę bardzo, nie ma problemu, więc jakby tak jak mówię, co kto lubi, prawda? I są osoby, dla których najważniejsza jest właśnie przede wszystkim rozmowa, ponieważ w tych innych, nie wiem, ćwiczeniach czują się bardzo dobrze. A są osoby, które właśnie chcą sobie troszkę tego połączyć. Trochę mówienia, trochę ćwiczenia, powtórzenia pewnych rzeczy. Więc wydaje mi się, że, ale tak jak powiedziałaś, ten taki chyba skok na głęboką wodę, tak? Że trzeba się otworzyć i jakby zacząć mówić, a potem rzeczywiście robić te troszkę kroki do tyłu, tak? Więc tak wydaje mi się, że jest łatwiej niż rzeczywiście zaczynać od po prostu uzupełniania ćwiczeń czy pracowania
z książką. No bo wtedy uzupełniając ćwiczenia, to też niewiele osób sobie zdaje z tego sprawę. Ja gdzieś tam właśnie w mediach społecznościowych, na Facebooku widzę mnóstwo pytań, tak? No, jak się uczyć i ludzie odpowiadają, że oczywiście no, trzeba robić takie ćwiczenia, takie. Tyle tylko, że niewiele osób sobie zdaje sprawę, że robiąc te ćwiczenia, oczywiście one nie zaszkodzą, to ja zawsze powtarzam, każdy kontakt z językiem jest dobry, no bo to zawsze gdzieś z nami zostanie. Pomaga, natomiast tak my ćwiczymy, robiąc te, wykonując takie ćwiczenia, wtedy ćwiczymy zupełnie inne sprawności, czyli my do tego mówienia nie dochodzimy. To nam nie pomaga mówić, to nam pomaga rozwiązać ćwiczenie i być bardzo, bardzo w tym dobrym. Natomiast do mówienia mamy jeszcze jakiś krok. Ja mam jeszcze takie pytanie do ciebie, Weroniko. No bo pokazujemy też tak, co możemy dać naszym uczniom, czy z czym oni się mogą spotkać, jeżeli będą chcieli z nami pracować, ale co oni dają nam? Bo oni dają nam bardzo dużo. Oj, ja uwielbiam zajęcia z moimi uczniami. Absolutnie tutaj nie chcę nam słodzić, ale to jest naprawdę, każde zajęcia są niesamowitą przygodą i to są tak ciekawi ludzie, którzy nie dość, że ja ich uczę angielskiego, ale oni też trochę mnie uczą życia i jakby wszystkie ich jakieś przejścia, doświadczenia. Mam na przykład osobę, która mnie zawsze, że tak powiem, update'uje w sprawach covidowych, ponieważ ja gdzieś tam przestałam to śledzić, ale zawsze wiem na bieżąco właśnie od tej uczennicy. Dokładnie tak jest. Przede wszystkim niesamowita energia i to takie poczucie, że kiedy zasiadam do tego komputera, że wiem, że to 60 minut będzie w 100% wykorzystane i że ta osoba po drugiej stronie, że ona tam jest, bo chce być i chce się uczyć i chce poznać ten język, co też daje mi taką motywację, to że ja chcę... To jest niezwykłe dla nas, tak. Żeby te zajęcia były przygotowane w 100% i ponieważ wiem, że to jest czas tylko i wyłącznie dla nas i że to nie jest tak, że ktoś tam siedzi po prostu, bo został zmuszony tak za karę. Więc to na pewno jest taka satysfakcja. I to, co wspomniałyśmy i dzisiaj, i myślę, że w wcześniejszych naszych rozmowach, że to takie poczucie satysfakcji i tego, że widzisz ten postęp. I to, że właśnie ja już jestem z wami dość długo, I miałam parę takich rozmów z moimi uczniami, że to jest niesamowite, jak zaczynaliśmy, w którym miejscu byliśmy, a gdzie jesteśmy teraz. I pokazywanie też tego postępu, pokazywanie tego efektu, to też jest bardzo, bardzo ważna rzecz, żeby zbudować tą pewność siebie, tak? Bo myślę, że gdzieś tam, no nie jest to cudowna recepta, ale na pewno mamy tę receptę, czy pracujemy nad nią, tak? Czy pomagamy w tej drodze pokazać, że to można zrobić. To brzmi może trochę banalnie, co teraz tutaj powiedziałam, ale rzeczywiście to się naprawdę da zrobić, te efekty da się zrobić, można mówić, a to mówienie, uwielbiam to określenie, ale to tak jest, to mówienie daje wolność, daje to wolność prawda, w byciu, kim chcesz, tak? Nasi uczniowie będą to wykorzystywać na różnych płaszczyznach, tak? Czyli będą jedni, tak jak mówię, zmieniać pracę, jedni potrzebują tylko i wyłącznie, znaczy tylko i wyłącznie, ale głównym motywatorem jest praca, tak? Wiemy też, były takie badania, 30% pensje są wyższe, jeśli mówimy w obcym języku, co dla pewnej grupy będzie na pewno motywacją. Są tacy, którzy potrzebują tego języka dla siebie, dla swoich pasji, bo są pełni tej pasji. I tutaj mam właśnie w pamięci tą osobę, o którą opowiadam o Nowym Jorku, tak? Czyli osoba niezwykła, pełna pasji, podróżująca po całym świecie, tak? I poznająca mnóstwo osób. Natomiast ten brak tego języka, który wtedy był, no zabierał z tego doświadczenia, tak? Więc ten język powoduje, że naprawdę rosną skrzydła i jakkolwiek znów brzmi to bardzo poetycko, ale tak dokładnie jest i ta jakość, czy ta nowa osoba, którą się stajesz po części, tak jest. Powoduje, że twoje życie po prostu staje się lepsze, tak? Że nie musisz po prostu o tym myśleć, prawda? Gdzie jak podróżujesz, wcześniej gdzieś tam może było takim elementem, ojej, boję się odezwać, tak? Wstydzę się. A co, jak nie wiem, jak popełnię błąd, czy się pomylę, coś źle wymówię, a teraz jest tak, że po prostu nawet lecisz, tak? Kupujesz bilet i w ogóle się tym nie przejmujesz. Ale wspomniałaś też o tym, że nasi uczniowie robią postępy i właśnie przypomniała mi się sytuacja z wczoraj, gdzie dostałam wiadomość o jednej z moich uczennic. Powiedziała mi, że pierwszy raz, odkąd jakby zaczęła tutaj z nami współpracę, zawsze unikała rekrutacji w języku angielskim, bo pracuje jako w dziale HR i zawsze gdzieś tam to odpychała i dawała komuś innemu. Mówi, że po raz pierwszy wreszcie się zdecydowała. Powiedziała, że chociaż gdzieś tam dalej ma jakieś pewne obiekcje, ale mówi, że
poczułam coś takiego, że jest gotowa, że jest w stanie, tak jak wcześniej była totalnie przerażona, mówi okej, nie robiłam tego nigdy wcześniej, więc myślę, że to był bardziej taki stres jakiegoś nowego doświadczenia. Dokładnie. I mówi, że była z siebie bardzo dumna. I napisała do mnie od razu i mówi, że naprawdę nie uwierzysz, że odbyłam całą tę rozmowę i że nawet nie było to aż takie straszne, jak jej się wydawało. Tak. I ja też poczułam wtedy taką ogromną radość sobie. Mówię, matko, to jest niesamowite, że oni właśnie potrafią przełamywać te wszystkie jakieś bariery, które wcześniej mieli. Te wszystkie pierwsze razy. Tak. To jest rzeczywiście i to, co jest niesamowite i chcemy to, myślę, powiedzieć tutaj głośno, że ten pierwszy krok, bo to jest też kwestia tych mierzenia tych postępów, czy jakichś realnego celu, który sobie stawiamy. I ten pierwszy krok może być maleńki, tak? Ja pamiętam też taką historię, kiedy ktoś powiedział, że wyjechał za granicę i z przyjaciółmi i zazwyczaj to wyglądało tak, że jak trzeba było porozmawiać w języku angielskim, to nie był kraj anglojęzyczny, to nie był kraj tak anglojęzyczny i na recepcji poprosić o jakiś drobiazg, nie wiem, klucze, coś się dowiedzieć, zawsze była ta strefa komfortu, że kolega czy koleżanka szła. I ktoś pierwszy raz w życiu po x latach bierze telefon, dzwoni na recepcję samemu i mówi, że coś tam się skończyło w pokoju, czy potrzebuje, nie wiem, zamówić posiłek. A to są gigantyczne kroki. Nam się wydaje, że to są maleńkie rzeczy, ale to są gigantyczne kroki. I to jest prawdziwa, myślę, natura uczenia, tak? Pomagania, pracowania i tak jak powiedziałaś, na tych emocjach, więc znów to słowo nauczyciel gdzieś tam trochę jest takie kwadratowe. Nie do końca możemy go tutaj użyć, bo tu nawet często nie chodzi o sam angielski, tylko chodzi właśnie o pokazanie, że możesz to zrobić. I rzeczywiście można to zrobić. Jesteśmy takim trochę coachem języka angielskiego, coś w tym stylu. Ale sam fakt, chciałam też powiedzieć, że to wrażenie, że ktoś właśnie do ciebie potem pisze, jakby dzieli się z tym, tak? Że tak jakby jesteś częścią ich życia i to jest takie niesamowite, że oni są tak bardzo dumni z siebie i chcą to się jakby podzielić. Dokładnie. Tak. I to nas buduje, dlatego rozmawialiśmy zarówno o tym, co my możemy dać naszym uczniom, ale co oni dają nam, tak? Jak nas budują, bo jesteśmy częścią tego sukcesu, jesteśmy częścią ich rozwoju i to nas niesamowicie motywuje. Tak jest. I co Weroniko, no? Niech nas motywuje. Dokładnie. Niech nas motywuje to prawda. To dalej, bo działajmy, te spotkania, uczmy. Tak jest, bo te spotkania rzeczywiście są energią niesamowitą dla nas wszystkich. Bez względu na to, jak długo to robimy, mam wrażenie. I cieszymy się, że możemy się spotkać. Ale tematy się nigdy nie kończą do rozmowy, więc tutaj bez względu na to, czy to będą 2 lata, czy to będą 2 miesiące, nie ma to znaczenia, bo tak jak powiedziałyśmy, to nie jest nauka, to jest bardziej przyjemność, więc... Jakie piękne zakończenie. To jest takie, to jest przyjemność. Weronika, już nie mogę się doczekać naszego następnego spotkania. Ja tymczasem, również. Tymczasem dziękuję i co? Dałyśmy radę po polsku. Tak jest, tak jest. Nie było tak dziwnie, dokładnie, jak myślałam, ale jednak chyba angielski jest nam troszkę bliższy, więc Ale poradziłyśmy sobie. Tak jest. Bardzo dziękuję ci, Sylwia. Dzięki.